Polski rząd podpisał strasznie opłacalną umowę z Ukrainą, na mocy której, jeżeli jakikolwiek Ukrainiec nabędzie na Ukrainie prawa emerytalne, a wcześniej przepracuje chociaż jeden dzień w Polsce, to nagle dostaje polską minimalną emeryturę, czyli w tym momencie 1588,44 zł, co, jeżeli dobrze pamiętam, jakoś czterokrotnie przekracza emeryturę na Ukrainie. I w tym momencie, jeżeli ktoś jest jakkolwiek obrotny, jest Ukraińcem, to myśli, jak tu chociaż jeden dzień przepracować w Polsce po to, żeby jego emerytura wzrosła chociaż czterokrotnie. I wcześniej pisaliśmy o tym, no mówiliśmy o tym w naszym poprzednim programie, że sprawę należy zbadać, czy rzeczywiście tak jest, i okazało się, że sprawa została zbadana. Tak, dostaliśmy odpowiedź. Przypomnę interwencję moją z Grzegorzem Płaczkiem przed Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, czy w, bo żeśmy zanieśli pismo, pytanie na piśmie, i co ciekawe, w dość szybkim tempie dostaliśmy odpowiedzi. Te odpowiedzi potwierdzają to, co sądziliśmy, że jest prawdą, a co wcześniej samo ministerstwo dementowało jako fake newsa. Także tu też zmiana u prezydenta, zmiana w ministerstwie, bardzo ciekawe rzeczy. No, ministerstwo potwierdza nasze przypuszczenia, to znaczy, że właśnie obywatele Ukrainy na bazie umowy zawartej, przypomnijmy, w 2012 roku, więc to rzadki przypadek w debacie w ostatnim czasie, że to nie PiS tu jest najbardziej winny, a Platforma, bo to Platforma tą złą umowę zawierała, że po prostu właśnie obywatele Ukrainy mogą dostawać te minimalne polskie emerytury nawet po przepracowaniu jednego dnia i osiągnięciu wieku emerytalnego i zamieszkiwaniu w Polsce. Grzegorz Płaczek też, zdaje się, dostał odpowiedź z ZUS-u, z której wynika, że ZUS nie dysponuje żadnymi narzędziami weryfikowania tego, gdzie ci ludzie mieszkają. Natomiast usprawiedliwienia czy jakieś wymówki, które dostałem tutaj w tym piśmie, może je pokażę i wrzucimy je jeszcze później, żeby pokazać, jak ono wygląda. Te wymówki, które dostałem, są takie, że w sumie dotyczy to, po pierwsze, tych Ukraińców, którzy będą dostawać tę minimalną emeryturę, jest mało. Zdaniem ministerstwa ponad 1000 to jest mało, no i tutaj tłumaczą, że oni jeszcze pracują zawodowo, czyli jakby nie biorą pod uwagę tego, że setki tysięcy, miliony właśnie teraz napłynęły, one dopiero będą przechodzić na emeryturę. Nie wyciągają wniosku, że hej, może warto coś z tym zrobić, zanim ci wszyscy ludzie przejdą na emeryturę, tylko mówią, że na razie to nie jest problem, bo w 2021 roku to było 1200 osób. Czyli 1200 osób, którym teraz wypłacają. Tak, i idzie ta dopłata. Natomiast drugi argument jest nie mniej ciekawy, to znaczy, że nie dotyczy to tylko mieszkańców Ukrainy, ale także całego szeregu innych państw, z którymi Polska ma umowy o zabezpieczeniu społecznym, między innymi na przykład krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego tutaj oraz Szwajcarii. No więc jakiś biedny Szwajcar, jeżeli przyjedzie do Polski po wyższą emeryturę niż Szwajcarii, to też zostanie przez ZUS obsłużony. To ma nas uspokoić, zdaniem wiceministra Stanisława Szweda. Już wielokrotnie o tym mówiłem, że politycy w Polsce to widzą najdalej do przyszłych wyborów, a co jest trochę dalej, to ich w ogóle nie interesuje. I zobaczcie Państwo ten mechanizm. Tutaj jakiś urzędnik mówi: spoko, nie ma absolutnie żadnego problemu, bo do tej pory tylko 1000 Ukraińców zyskało te prawa emerytalne i tylko 1000 Ukraińcom wysyłamy te emerytury. Ale przecież do Polski od lat przyjeżdżają młodzi Ukraińcy tutaj do pracy. Czyli problem się tak naprawdę zrobi za 10, 15, 25, 30 lat, kiedy oni nabędą ten wiek emerytalny i wtedy się do nas zgłoszą. I wtedy Rzeczpospolita Polska za 10, 20, 30 lat będzie musiała setkom tysięcy, jeżeli nie milionom Ukraińców wypłacać emeryturę. Pytanie, czy nasz ZUS jest na to gotowy? Czy nasz ZUS ma gdzieś pieniądze, żeby teraz oprócz wszystkim Polakom wypłacać emerytury jeszcze wszystkim Ukraińcom? Bo do tego niestety ta umowa prowadzi. Tak, i tu chyba więcej nie ma co mówić. My staramy się podchodzić do takich spraw racjonalnie. Będziemy po prostu naciskać, myślę, na zmianę tej umowy. Ta umowa jest po prostu dla Polski zwyczajnie niekorzystna. I będziemy wracać do tego tematu, też informując Was uczciwie o tym, jaki stosunek inne siły polityczne mają do naszych postulatów w tym zakresie. Nie jesteśmy za tym, jak to mówiliśmy w pierwszym temacie, żeby wobec jakiejkolwiek grupy narodowej budzić nienawiść. Absolutnie nie. Natomiast pomiędzy nienawiścią a całkowitym zaniedbaniem własnych interesów jest jednak szereg stadiów pośrednich i jednym z nich jest na przykład właściwa troska o interesy swojego własnego narodu i nic innego nam nie chodzi. Ja na przykład nie nienawidzę swoich sąsiadów, których mam za płotem. Mogę nawet ich lubić, ale nie będę im wypłacał emerytury ze swoich własnych pieniędzy, bo oni powinni sami o swoją emeryturę się zatroszczyć. Więc dobre relacje sąsiedzkie, szacunek do innego człowieka nie wyklucza tego, że można nie chcieć, żeby z moich pieniędzy była płacona czyjaś emerytura, kiedy nie ma do tego absolutnie żadnego powodu. Tak, nie dajmy się zwariować.